Zgodnie z tym, witam Państwa raz jeszcze serdecznie. Zgodnie z tym, co zapowiadałam, dzisiaj ostatni dzień czerwca i mogę powiedzieć, że udało się. W dniu dzisiejszym podpisałam wniosek o przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na budowę stadionu miejskiego i hali wielofunkcyjnej na terenie Alei Jałowniczej. Oczywiście nie zobaczycie Państwo niestety tego wniosku jeszcze dzisiaj zawieszonego, ponieważ ten wniosek został skierowany do Komisji Unii, do specjalnych organów Unii Europejskiej, ponieważ jest to wniosek o charakterze przekraczającym określoną pulę, w związku z czym musi być zawieszony na stronach związanych z funkcjonowaniem tych największych wniosków o zamówienie publiczne. Prawdopodobnie zawiśnie on na stronach, tak jak nas przekonywali z tego organu Unii Europejskiej, że będzie to prawdopodobnie we wtorek rano zawiśnie już na stronach i Unii Europejskiej, i na stronach, bo my możemy dopiero go wtedy ogłosić na naszej stronie, kiedy on zawiśnie na stronie organów Unii Europejskiej. My już to skierowaliśmy do Komisji Europejskiej, czekamy w tej chwili, aż to ogłosi ona, czyli prawdopodobnie we wtorek rano będzie. Ja swoje obietnice spełniłam, cieszę się bardzo, rozpoczynamy. Mam nadzieję, że po 50, bo tyle mniej więcej, 41 dni jest, to jest czas na składanie wniosków i mam nadzieję, że po tych 41 dniach będziemy mieli oferentów, którzy będą chcieli wybudować ten stadion. Tak jak Państwu wiadomo, pieniądze w budżecie są przeznaczone na budowę stadionu i hali wielofunkcyjnej. Ja w tej chwili jeszcze mogę tylko tyle powiedzieć, że zabiegam, rozmawiałam jeszcze w dniu wczorajszym z Ministerstwem Sportu, żeby jeszcze dodatkowe środki pozyskać z Ministerstwa Sportu, które będą przeznaczone na bądź połączenie hal, dwóch tych hal, bo tutaj budujemy tą halę wielofunkcyjną na 3000 miejsc konieczną do funkcjonowania właściwego hali, max hali Atlas Areny. W związku z czym może uda nam się jeszcze dodatkowe środki pozyskać z Ministerstwa Sportu, o czym będziemy wiedzieli, myślę, że na przełomie września i października. A przetarg jakie kwoty będzie wydane? Już mówię. Orientacyjna kwota, która jest, to jest 164 121 247 zł. To jest 42 751 000 41,16 euro, to jest kwota netto. Obejmuje stadion i halę. To są aktualna na dzień wszczęcia postępowania, czyli na dzień dzisiejszy kwota, która przeznaczyliśmy na budowę, szacunkową kwotę, która... To jest netto, to jest netto. Jaki jest termin składania ofert? Przetarg tego typu to jest 41 dni. Czyli gdzieś w połowie sierpnia, powinno być coś wiadomo, tak? Znaczy przekażemy Państwu z chwilą, kiedy to zawiśnie, bo my nie znamy jeszcze dokładnie daty, kiedy to zawiśnie. Tak jak nam powiedziano, zawiśnie prawdopodobnie we wtorek, czyli 5 lipca. Od tego dnia trzeba liczyć 41 dni. Później kwestia... Nie wiem, ile oferentów się zgłosi, jak będzie wyglądał wybór oferenta. Myślę, że realnym, tak jak mówiłam, jest początek września, rozstrzygnięcie bądź nie wiem, jak będzie wyglądał proces odwoływania ewentualnie od firm, które zgłoszą chęć budowy tych naszych obiektów. A orientacyjnie ile na stadion, a ile na halę ma pójść pieniędzy? Jest podział hala, to jest rzędu 30 paru milionów. Ja przepraszam, bo na to nie jestem przygotowana. Mam tutaj zaraz, chyba że będę miała tu dokładnie. Stadion jest to rzędu 120 milionów netto. I 40, bo tu jeszcze tak, dochodzi inżynier kontraktu, który musi nadzorować, dochodzi projekt, czyli w sumie jest to w granicach 28 na halę, resztę na te prace dodatkowe. A to osobno stadion, przetarg osobno hala, czy to nie, jest jako pakiet? To jest razem, to jest przetarg na całość. To jest przetarg na całość, który też zobowiązuje oferentów do takiej koncepcji zagospodarowania, która będzie konweniowała i będzie adekwatna do hali, żeby to był jeden zespół, również i pod względem wizualnym, żeby ten obiekt nie tylko funkcjonalnie był bardzo dobrze zaprojektowany w ramach PEP-u, które stworzyliśmy i na hale, i na stadion, ale również, żeby był wizualnie w całości jako kompleks. Czyli jeśli chodzi o kolejne terminy, to tak jak było mówione na wcześniejszych konferencjach, koniec października, to wszystkie sprawy proceduralne mogą być zakończone i wiosna rozpocząć budowy, tak, to jest dalej tak, wszystko aktualne. To jest wszystko aktualne.